Przedpremierowy pokaz dokumentu fabularyzowanego w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego i Bogdana Wasztyla miał miejsce 2 lutego w Oświęcimskim Centrum Kultury. Film opowiada nieznaną historię działań Armii Krajowej oraz zwykłych mieszkańców Oświęcimia i okolic, niosących ofiarną pomoc więźniom KL Auschwitz. Chcielibyśmy się bardziej skupić na tym, żeby te tematy znalazły swoje odpowiednie miejsce i ci prawdziwi bohaterowie, żeby w końcu zabrali głos. Niestety ci bohaterowie wymierają już praktycznie. Za każdym razem, jak planowaliśmy tę produkcję, kogoś ubywało, dlatego w ich imieniu przemawiają aktorzy, a także ich wnukowie i prawnukowie. Głównym narratorem jest pan Marek Znając, znany publicysta, który znakomicie oprowadza jak Cicero po temacie, po ziemi oświęcimskiej, która też jest mu droga z różnych powodów zaangażowania się w różne tematy historyczne również. I nie jest to film, tak jak kiedyś, że zbiórka wywiadów, setek, zupełnie inna formuła, mam nadzieję bardziej atrakcyjna, bardziej zdjęciowo atrakcyjny film, dużo zdjęć, które pokazują piękno ziemi oświęcimskiej oraz jakby zasięg tych obozowych działań, dużo zdjęć lotniczych, aktorzy, ale dużą niespodzianką w tym filmie i takim walorem tego jest udział jakby potomków, wnuków i prawnuków, tych, których dotknęły wysiedlenia, których dotknęła ta tragedia, która się tu rozgrywała wokół obozu. I oni też mają swój głos na końcu, osobisty, także to jest taka ciekawostka. Stowarzyszenie Auschwitz Memento od wielu lat realizuje swoją misję, starając się przypominać o wyjątkowym doświadczeniu historycznym Polaków, jakim było zmaganie się z dwoma zbrodniczymi, totalitarnymi systemami, niemieckim nazizmem i sowieckim komunizmem. Takich bohaterów szukamy, w których losach te dwa złowrogie systemy, na których losach te złowrogie systemy odcisnęły piętno. W związku z tym no to jest cały czas ta sama opowieść. Tu mamy w przypadku nieobojętnych do czynienia praktycznie z bohaterem zbiorowym, bo cała ta zbiorowość mieszkańców ziemi oświęcimskiej zasługuje na to, by chwalić się ich postawami w tamtych czasach. W tym sąsiedztwie piekła oni byli zdolni do bardzo heroicznych postaw, poświęcając się dla drugiego człowieka, wykazując niezwykłą solidarność, wręcz heroizm, często ryzykując własnym życiem, by pomóc bliźniemu. To niezwykłe, żeby w takiej skali ludzie się tak zachowywali. Znamy ponad 1200 nazwisk ludzi, którzy z narażeniem życia nieśli pomoc więźniom obozu, a było ich zdecydowanie więcej. Nie znam innego takiego miejsca, na pewno nie ma innego takiego byłego niemieckiego obozu, wokół którego ludzie tak by się jednoczyli w pomocy dla tych nieszczęsnych więźniów. Wyprodukowany wspólnie przez Narodowe Centrum Kultury i Stowarzyszenie Auschwitz Memento film Nieobojętni zgromadził w sali kinowej OCK pełną widownię.